Udało się. Będzie? Będzie. Będzie? Jednak będzie. Aby nie było, ale będzie. To dobrze. Jakby nie było, to by nie było, a jak będzie, to będzie. To jest wspaniała informacja. Fantastyczna. Znowu mówisz cicho, będę musiał początek podbijać, a potem będziesz się darł i będzie duszę. Niesamowita! Mateuszu, co dzisiaj parzymy? Dzisiaj pożymy dużo, naraz. Ale nie pytam ile, tylko co. To ja odpowiadam, tylko pełnym zdaniem. No tak, i potem mi mówisz o pauzach, a. Dzisiaj odpowiadamy na bardzo ważne pytanie, które bardzo często pada na szkoleniach, ale nie tylko na szkoleniach, czasem ze strony gości kawiarni też pada to pytanie. Jest to filozoficzne pytanie, być albo nie być, o jestestwo, o bycie bytu. Czym się różni cappuccino od latte? No i czym się różni cappuccino od latte? No właśnie, bo tutaj jest dużo legend związanych z nieścisłościami związanymi ze spienianiem mleka. Ja ci powiem, czym się różni cappuccino od latte. Powiedz mi, czym się Latte różni. ma warstwę, jest w szklance, a cappuccino jest w porcelanie. No i właśnie, tu się zaczyna historia z włoskimi słówkami i językiem włoskim i muszą pojawić się dwa słowa przetłumaczone dosłownie. Słowo macchiato, które występuje w dwóch kawach, w espresso macchiato i w latte macchiato. Macchiato znaczy splamiony, pobrudzony i espresso macchiato jest to espresso splamione odrobiną mleka. A latte, słowo latte po włosku nie ma nic wspólnego z kawą, bo jest to po prostu słowo, które znaczy ni mniej, ni więcej jak mleko. Jeśli Włoch zamawia latte, to zamawia szklankę mleka. Poważnie? Poważnie. Dopiero Bez jeśli kawy? bez kawy. Czystą szklankę mleka. I miałem takie sytuacje, że ktoś dostał kawę latte, a on chciał latte, czyli szklankę mleka dla dziecka na przykład, nie? No i właśnie, musi się pojawić słowo albo kawę latte, albo latte A co znaczy macchiato dosłownie? macchiato. Pobrudzony, splamiony. I wtedy jak Czyli masz... wtedy mam pobrudzone, splamione mleko. Tak jest. Splamione kawą. Tak jest. Mleko splamione I kawą. jeśli na spienione mleko wlejesz kawę, to robią się te słynne, obrzydliwe warstwy. Dlaczego słynne i obrzydliwe? Znaczy słynne to wiem, ale czemu obrzydliwe? Bo ja uważam, że latte macchiato jest kawiarką wśród kaw mlecznych. I Czyli to nie jest epitet lubię, w twoich ustach. nie lubię, nie poważam, nie polecam. Będziesz musiał się wytłumaczyć z tego. Tak, jak zawsze. No. Tak jak całym odcinkiem kawiarki wytłumaczyłem się, czemu nie lubię kawiarki, tak dzisiaj wytłumaczę się, czemu nie lubię latte macchiato. I nawet je zrobię. Ale to ten. Ale kafe latte i latte macchiato to jest to samo, tak? No, w przygotowaniu nie. Ale potem w efekcie, w proporcjach, no właśnie, proporcje. W Chodzi o to, co daje proporcjach najpierw? powinien. Tak. Kolejność przygotowania jest inna, Czyli ale potem kafe latte to pozamiar. jest mleko do kawy, a latte macchiato to jest kawa do mleka? Można tak powiedzieć, tak. Ale proporcje powinny się zgadzać i po zamieszaniu latte macchiato, bo jego trzeba zamieszać, powinno w smaku się zgadzać. Popatrz, latte trzeba mieszać, a nikt tego nie robi, bo te warstwy są takie ładne, ale jak się postarasz nad latte artem, to od razu Tak, posłodzić, a ta zamieszać. kawa z latte artem jest wymieszana i gotowa do picia. Tak jest. Dobrze, czy chcesz jakimś słowem wstępu jeszcze w strefie Jeszcze kanapowo? merytorycznie, Tak. tak. Merytorycznie chciałbym odwołać się do dokumentu, o którym już rozmawialiśmy 100 lat temu, czyli w odcinku o espresso z automatu, czyli o Narodowym Włoskim Instytucie Espresso, który oprócz tego, że zrobił normę na espresso, to zrobił też normę oficjalną na cappuccino. No bo zawsze się pojawia pytanie, ile tej piany do cappuccino? Bo kojarzy się, że tej piany ma być dużo, tak? Czy nie? Cappuccino. Kojarzy się, ale ja już z racji Ale ty już za naszej dużo znajomości wypiłeś, tak wiem, że tak jest. nie jest. Tak jest. Ale kojarzy się, że dużo pian. No. No i jest w ogóle taka osobna szkoła robienia tego cappuccino z dużą pianą. I to jest taka szkoła bardziej brytyjska, dlatego tam gdzieś pod wpływami brytyjskimi, czy to w brytyjskich sieciach kawiarnianych, czy w państwach, które mają jakąś tam kulturę związaną, będzie to cappuccino z kopcem kreta, z bombolino, którego nie lubimy i nie poważamy. Natomiast Włosi mówią jasno i wyraźnie w swoim dokumencie, ja się przygotowałem, czekaj, nie tu się przygotowałem, tu się nie przygotowałem i mi leci mój piórnik. Tu się przygotowałem i mam znaleziony ten pliczek. Znaczy, to nie jest ta oficjalna norma ISO, ale to jest wyciąg z tej normy ISO.
O, tutaj można sobie wejść na Narodowy Włoski Instytut Espresso i sobie znaleźć taki pliczek. How to make a certified Italian cappuccino. Tak jest. No i no dobra, no to mam takie i co dalej? No i właśnie, no co tu jest napisane? No oprócz tego, że potrzebujesz oczywiście certyfikowane espresso, czyli tam zgodne z całą normą i tam mieszankę, maszynę i tak dalej, to cappuccino. Po pierwsze, jedno espresso, tak? Mhm. Czyli tam jakieś 25 ml. I do tego. Pojedyncze? Tak, pojedyncze espresso. Cappuccino to jest malutka kawka. Mogłoby się podwójne tylko. No dobra, spokojnie, pojedyncze spokojnie. Espresso. W certyfikacie jest pojedyncze. 100 ml mleka tylko. I uwaga, bo to jest jedyny moment, który mi się udało znaleźć w jakiejkolwiek nomenklaturze, gdzie jest napisane, jak to trzeba spienić. Mhm. To jest znakomicie, bo piana się rozkłada na różnych filiżankach różnie, nie? Tam czasem ludzie mówią, że centymetr piany, 2 cm piany. To jest bez sensu, bo zależy do czego to wlejesz. 100 ml mleka spienione do objętości 125 ml. Tylko. Strasznie płaskie mleko. I tu jest oczywiście temperatura 55 stopni, a to nam daje w sumie... 55? Tak. Najsmaczniejsze. 65. Najsłodsze mleko będzie przy 55 i najbardziej elastyczna będzie piana do malowania. No i skoro mamy 125 ml spienionego już mleka i 25 ml espresso, to nam daje w sumie, że cappuccino to jest mała kawka 150 ml. Tylko. No to maleństwo. No maleństwo, tak jak pojedynczy espresso. A to się kojarzy, że to jest taka duża filiżanka z mnóstwem mleka. To jest malutka kawka do wypicia na stojaka przy barze, tak samo jak espresso, tylko że z mlekiem pijesz rano na śniadanie. Okej. Okay. A czemu rano na śniadanie? Tak robią Włosi. Ale czemu tak robią właśnie Włosi? Że cappuccino to tylko przed... Wiesz co, słyszałem, że to jest związane trochę z ich genetyką, nie wiem na ile to jest prawdziwa teoria, że tą nietolerancję laktozy mają trochę tak z racji tego, gdzie żyją. I że jeśli w ogóle mogą wypić mleko, to tylko z rana. Naprawdę o to chodzi? Nie wiem, słyszałem taką teorię. Czyli jak Polak jedzie do Włoch na wczasy, to może pić cappuccino po 12? Jak mu sprzedadzą? Jak mają czystą dyszę. No dobra, to mamy cappuccino, a jaka mamy jest norma na latte, kafe latte? Nie ma żadnej innej normy. To znaczy nie ma żadnej innej Wszystkie normy. Inne mleczne kawy to jest szeroko pojęta kultura kawowa. Nie ma wielkiej księgi kaw, nie ma policji kawowej, wszystko inne się przyjęło, że się robi tak. Czyli cappuccino jest norma, espresso jest norma, a reszta Koniec. To jest wolna amerykanka? Tak, dokładnie tak jest. Można się oczywiście gdzieś tam posiłkować jakimiś wytycznymi typu regulamin Mistrzostw Świata, gdzie kiedyś było cappuccino, a już nie ma, ale do tego to sobie jeszcze możemy wrócić. Można się posiłkować regulaminem latte artów, gdzie jest espresso macchiato do malowania i gdzie jest latte do malowania. No i tyle z wytycznych, które ja znam oficjalnych. A inne mleczne kawy, bo jest na przykład flat white. Taki. Jest na przykład flat white. To jest ciekawa historia. Z tego, co mi się udało ją odbudować, bo oczywiście nie mówię, że ten, że dotarłem do wszystkich możliwych historycznych zawiłości, ale właśnie, skoro to bombolino brytyjskie cappuccino to są wpływy brytyjskie. Flat white powstał w Nowej Zelandii albo w Australii. Jak się kiedyś skończą bić na ten temat, to będziemy mieć werdykt, ale chyba raczej w Nowej Zelandii. W każdym razie tamte wpływy brytyjskie, czyli mamy duże bombolino cappuccino i wymyślamy koło na nowo, czyli flat white. Umiemy spienić płaskie mleko, a czyli to, co jest w normie cappuccino. No właśnie, i tak powstał flat Dlatego white. Dlatego się nazywa flat, tak? Że... Dlatego się nazywa flat, bo nie ma bombli. Czyli to jest powrót okrężną drogą do cappuccino? Tak, tak. Czyli znowu Brytyjczycy wszystko zepsuli. To ty powiedziałeś. Ale wracając do Australii, Nowej Zelandii, to są całkiem duże rynki kawowe. No i ten flat white się zaczął sprzedawać, więc marketingowo nazwa stała się silna. I ten flat white wrócił do Europy pod nazwą, ale tutaj jest dobre cappuccino. Czyli A flat tego będziemy i... robić mocniejszego. Wiesz co, przyczyną tej całej historii, że ja zacząłem to badać, były odwiedziny Australijczyka w kawiarni, jak pracowałem kiedyś na dworcu. I on zamówił flat white, no to ja mu mówię, ale to wtedy jest tylko małe. A on, a czemu, nie umiesz zrobić dużego? I ja tak wtedy, no dobra, czyli zrobię ci po prostu nasze duże cappuccino. I wtedy zacząłem szukać i okazało się, że w sumie oboje mieliśmy rację, bo właśnie to jest wymyślenie koła na nowo. Natomiast czyli... w Europie, jak zamawiasz flata, on z reguły będzie w małej filiżance na podwójnym espresso.
Czyli mocniejsze cappuccino. Mocniejsze cappuccino. Słabsze espresso macchiato. Słabsze espresso macchiato. Podwójne espresso macchiato. Czyli cortado według Hiszpanów. Cortado, tak. Coś jeszcze? Czy idziemy coś zaparzyć? Ja idziemy, coś wypił, idziemy nie coś piję spielnić. Filiżanki nam się grzeją na wyłączonym ekspresie. Także bardzo dobrze. No, to piękne. Tak, tak, oczywiście. Ale że jestem zabawny. Ojejku. No ale co będziemy robić teraz? Zaczynamy od... Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Aha, bo chcesz mi powiedzieć jeszcze, że tutaj do każdej z tych kaw jest inna filiżanka, czy co? No bo odpowiadając na pytanie tytułowe, czym się różni cappuccino od latte, odpowiedź jest tylko jedna. Różni się proporcją, balansem smaków. Cappuccino to jest taka... Proporcją kawy do mleka? Kawy do mleka, tak. Cappuccino to jest ta kawa, w której powinien być balans. Idealne połączenie kawy z mlekiem to jest cappuccino. Tak być powinno. No. Jeśli chcesz coś delikatniejszego, gdzie czuć mleko, a kawa jest jakimś tam dodatkiem, słodzikiem, nie słodzikiem, bitterem do tego słodkiego mleka, no to wtedy latte to jest dużo mleka, caffè latte, dużo mleka, trochę kawy. Nie? Ale nie mamy zdefiniowane ile konkretnie, tylko nie. Po prostu więcej niż cappuccino. Wiemy, przyjmuje że, się, wiemy, się że na mistrzostwach latte art obecne filiżanki mają 300 ml, ale były kiedyś inne. I to jest caffè latte, nie latte macchiato, tylko caffè latte, czyli najpierw tak wylewam kawę, potem wylewam mleko, tak jak w cappuccino, tylko w innej proporcji. Tak jest, i wtedy można malować wzory i wszystko się zgadza. A tu jest to, jeszcze... jest 150, czyli klasyczne cappuccino na pojedynczym espresso byłoby w tym. No. I tutaj mamy espresso, czyli do espresso macchiato. Nie? Z reguły w okolicach 70-90 ml. Okay. A najczęściej w Polsce spotkasz tę filiżankę, czyli 200. Nie? No właśnie. No właśnie. No i tu zaczynają się schody, na których przeciw wyszedł regulamin Mistrzostw Świata Baristów, bo kiedyś obowiązkiem było przyrządzić cappuccino, a to się zmieniło kilka lat temu i mamy milk beverage. To barista ma za zadanie dobrać proporcje swojej kawy do swojego mleka. Masz widełki objętościowe i to ty decydujesz, czy chcesz być bliżej 150 ml, czy 180, nie pamiętam ile tam jest w regulaminie zakres. W każdym razie chodzi o to, żeby nie zabić kawy mlekiem, żeby to się idealnie połączyło. Więc nie narzucamy z góry, co to jest. No i to jest tak naprawdę cała odpowiedź tego odcinka, czyli rób tak, jak lubisz, żeby proporcje w smaku były te, które lubisz. No dobra, czyli w zależności od wyboru ziarna na przykład może być tak, że więcej lub mniej mleka się lepiej sprawdzi? No i właśnie, tu pojawia się ziarno, no bo jeśli mówimy o włoskim certyfikowanym cappuccino, to mamy włoską certyfikowaną kawę, która jest intensywna, dlatego pojedyncze espresso się spokojnie przewija przez mleko, a jeśli masz kawę jasno paloną, to może się okazać, że nawet te 100 ml mleka, to pojedyncze espresso zaleje, będzie to takie małe latte, a nie będzie to cappuccino. I wtedy może się okazać, że podwójne espresso na filiżankę 200 to jest najlepszy balans kawy do mleka, nie? Przy twojej jasno opalonej kawie do espresso. Okej. Okay. Wtedy może się okazać, że na 300, żeby nadal poczuć trochę jakkolwiek kawę, nadal podwójne espresso potrzebujesz, żeby to było latte. Natomiast paradoksalnie, skoro mamy z reguły układ w kawiarniach polskich taki, czyli nie ma 150, czyli mamy espresso 200 i 300, i jest coś takiego jak duże cappuccino na podwójnym, nie? No. To wtedy serwują w 300, czyli masz tak naprawdę idealne proporcje certyfikowanego cappuccino, tylko razy dwa. A tutaj, no, faktycznie. A tutaj masz rozjechane na 200. Podwójne 150. To jest ciekawe. A to caffè latte w 300 to jest na podwójnym czy na pojedynczym? No teoretycznie, jak masz intensywną kawę, to na pojedynczym. Powinno wystarczyć. Ale jeśli masz jasno paloną kawę, to może to no właśnie, no bo na podwójnym to wychodzi cappuccino. W proporcjach. Podwójne cappuccino. Tak, tak. Według certyfikatu tak, okay. Natomiast według smaku może się okazać, że potrzebujesz podwójnego. Nie? No dobra, a to latte macchiato jeszcze jest, tak? Jest jeszcze. Czyli to, że najpierw mleko, potem kawa, to co z nim? No to trzeba mieć szklankę. Na przykład taką. To jest bardziej Irishówka niż latte, ale powiedzmy, że w takich czasem też latte jest podawane. No raczej, że jest. I najczęściej tu też jest pojedyncze espresso i ona najczęściej ma w okolicach 300-330. Okej. Okay. Ale czyli jak to wymieszam, to nie powinno się różnić od caffè latte? Nie powinno się różnić od caffè latte, a różni się często dlatego, że ma za dużo piany, a ta piana nie miesza się z kawą, więc w proporcjach masz to, co w cappuccino. I tutaj zaczyna się to
zdziwienie gości kawiarni, że raz zamawiają cappuccino, raz latte, a w smaku to jest to samo. Mhm. Bo nie ma właśnie tego rozdzielenia na proporcje, bo jest to po prostu źle dobrane. Nie, nie okay. Dlatego, że oni nie wiedzą, czym się różni cappuccino od latte, tylko że bardzo często to jest nieprzemyślana proporcja, zbyt duża piana w latte, zagubione te balanse. Nie? Chcesz coś zaparzyć? Wszystko, no. Wszystko będziemy parzyć? No pewnie. Raz, dwa, trzy, zamówienie. No dobra, no to ja zamawiam wszystkie, teraz zastanawiam się, kawy, no. Zastanawiam się, czy zamawiam wszystkie cztery kawy, czy wszystkich pięć kaw, skoro tak nienawidzisz tego latte macchiato. Może to jest moment, żebym w ramach posiadania minimalnej władzy zażądał latte macchiato. Żądamy latte macchiato, a Bolesław żąda dostępu do morza. Musiałem, no. To jest napis na murze, z którym się wychowałem. U mnie na wsi, która nie jest całkiem daleko Krakowa, był taki napis na murze: Bolesław żąda dostępu do morza. Wspaniałe, prawda? Wspaniałe. No dobrze. Karate? No przecież to jest szybkie zamówienie, no. No to rób. Jeszcze jakieś kawy poza espresso macchiato, cappuccino, caffè latte, latte macchiato, flat white i jeszcze mówiłeś o tym cortado, tak? Mm-hmm. Ale cortado to jest co? To jest... No to jest w zasadzie podwójne macchiato, tylko serwowane w takiej szklaneczce. Aha. W zasadzie. I coś jeszcze jest? Z mlekiem? No, tak, z takich mlecznych. Podstawowych? Chyba nie wiem, czy z podstawowych. Może być z podstawowych, a może być z ciekawostek, albo nie wiem. Ciekawostek to jest espresso Coretto. Co to jest? Poprawione, czyli z alkoholem. Okej, okay. Coretto, a to bardzo zręczna nazwa. No tak, Włosi. Włosi w pełnym wydaniu. No, teraz się już parzy dobrze. Ucieka z filiżanki. Ja teraz będę tylko już pokazywał, jak parzysz, czy coś jeszcze powiesz na ten temat? Jeszcze będę zalewał. Odpowiadał na twoje pytania, jeszcze będę też. Na moje pytanie, ale jakie mam? Już się dowiedziałem, czym się te kawy różnią i że chodzi tak naprawdę tylko o proporcje i o zaszłości historyczne związane z okrężnym powrotem do cappuccino przez Nowozelandczyków. Nie mogę pić, bo jest niegotowe. No tak, ale jak ja będę robił kolejne, to już... Ja wolałbym pić, zanim to będzie gotowe, bo ja wolę espresso niż te wszystkie mleczne kawy. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy mleczną kawę piłem ostatnio. Pewnie w jednej z sytuacji, gdzie poprosiłeś mnie w palarni, żebym sprawdził, jak to siedzi z mlekiem. Ale to raczej jest kategoria zmuszania się w moim przypadku niż przyjemność. Dawno nie pracowałem o tym ekspresie, nie zrobiłem sobie próby, teraz wyjdzie, że się nie da. No. On nabija taki fajny bit. To prawda. Mleko się spienia tak samo do wszystkich tych kawek, no tak? No właśnie, skoro to jest spienienie tylko o 25%, to jest bardzo mało. Ale zawsze o 25% czy w cappuccino? Cappuccino 25%, a na nic innego nie ma normy. Więc skoro to jest tylko przyrost o 25%, a to jest trudny przyrost, to ja jak uczę, nigdy nie uczę, żeby się ktoś uczył nagle różnicować, że to jeszcze cieńsze mleko do tego, bo de facto odpowiedź jest taka, że do cappuccino ma być mało, mhm. A do innych kaw jeszcze mniej, jeśli już, nie? Czyli nigdy nie będzie więcej niż przyrost do 125? Nie powinno być więcej niż przyrost nawet 20. Nawet latte macchiato? No właśnie. No właśnie. Jak jest źle zrobione, no to będzie, nie? No dobra. Ale, no chciałem okay. sobie rozgrzać dzwonek, ale to wolno działa, to nie róbmy tego. Czyli na przykład espresso macchiato powinno mieć jeszcze mniej spienione mleko niż cappuccino? Niektórzy uważają, że espresso macchiato to jest nałożenie plamki na to mleko. I tu ciekawostka a propos źle spienianego mleka. Wypiłem kiedyś takie espresso macchiato, w którym piana się w ogóle nie połączyła. Ty malujesz na tym maleństwie? No pewnie, że maluję. Czemu nie malować? Nie wiem, bo ciężko. Proszę. Grubaśna rozeta. W każdym razie dostałem jakieś takie macchiato, że wypiłem całe czarne espresso spod tej piany narzuconej. Okej. Okay. Dobra, muszę sobie to troszkę bardziej zapolerować. A
Ej, ładno to wszystko robisz, a powiedz mi, czemu tego nie należy mieszać? Bo to by właśnie się wydawało, że skoro mam te rysuneczki, no to ta piana na brzegach się różni od tej piany w środku, czyli... Nie, nie, nie. Wymieszaj kawę. Właśnie nie, a to, właśnie to jest już nie wymieszane. Po pierwsze, to jest już wymieszane. No jak wymieszane? Tu w mam białe, tam mam brązowe. W objętości jest wymieszane. A po drugie, dzięki temu, że masz kontrast wzoru, że masz białe na środku, a po bokach masz ciemne. No. Zgubiłem słowo. To właśnie wtedy czuć smaki, dzięki temu. Co to znaczy, że wtedy czuć smaki dzięki temu? Jeżeli twój latte art zabiela ci brzegi, no, to czujesz mleko w pierwszym łyku, a ty chcesz poczuć kawę w pierwszym łyku. Dlatego ta... Czyli nie powinienem pić białej części? Tak jest. Znaczy nie powinieneś jej mieć w pierwszym łyku, nie? Powinieneś móc spróbować sobie z tej strony, gdzie jest krema, no, i wtedy tam czuć kawę z mlekiem, a nie samo mleko, nie? Okej. Okay. I teraz nie wiem, co ci mam zrobić. Wiem, co ci mam zrobić. Zróbmy sobie tak. Ja mam to pić, czy co ja mam robić teraz? Bo ja nie wiem. Możesz pić. Które mam pić najpierw? To ja chcę to espresso. Ale to nie jest espresso z plamką mleka. Tu jest dużo tego mleka. No mniej więcej 1:1, nie? Okej. Okay. Jest to intensywne. W sensie kawowo. Mhm. Tak, tak, tak. Właśnie zaskoczenie. Legenda głosi, że espresso macchiato wymyśliła młodzież włoska, która nie chciała pić espresso, tylko chciała coś lżejszego, więc sobie dolewali trochę mleka. Dla mnie to jest trochę śmieszne, bo dla mnie takie przełamanie mlekiem podbija nuty kawy, a nie łagodzi. Bo tam jest mleko, czyli tłuszcz, a tłuszcz jest nośnikiem smaków, więc to czuć jeszcze bardziej. Mhm. Niektóre te rzeczy, nie? Zobaczmy, czy ten ekspresik uciągnie dzbanek 600, czyli 300 ml mleka. A cappuccino w proporcjach? Właśnie to jest cappuccino. To jest oficjalnie cappuccino w proporcjach. Okay. I pytanie, czy to jest dla ciebie już zbyt mleczne, czy nie? Nie, no nie jest zbyt mleczny. Jest takie w punkt. Jest w balansie. Tak bym powiedział. Wolałbym chyba cappuccino od tego espresso macchiato, szczerze mówiąc. Jak już miałbym pić kawę z mlekiem. No i ja też tak wolę. A takiego espresso ledwie z takim kleksikiem malutkim to sobie w ogóle nie wyobrażam. Jak to jest takie tylko przybrudzone mlekiem, takie zabielone, a nie... To teraz jest kafe latte, tak? Tak jest. I rozeta i to jest na pojedynczym espresso? I to jest na pojedynczym espresso, tak jest. Dobra. To ja bym to psuł te wszystkie twoje malunki. Mhm. Po to są. To jest tylko nałożenie ziemniaczków, pamiętaj o tym. Bardzo jest to mleczne. Sam się zaskoczyłem, ale wziąłem taki podwójny łyk od razu. Zastanawiam się, tam nie podejdzie. Dobra. Będzie troszkę chłodniejsze. No i właśnie, gdzie jest problem z cudownym, wspaniałym, trzywarstwowym latte? No tak, bo to mnie interesowało od samego początku, ale nie chciałem cię drażnić tymi pytaniami. W czym jest problem? Czy da się to, zacznę inaczej, czy da się to zrobić po dąbkowemu i poprawnie? Czy to jest po prostu z góry skazane na niepowodzenie? Znaczy, największym niepowodzeniem tej kawy jest to, że to trzeba zamieszać i nie wszyscy o tym wiedzą, więc najpierw jedzą pianę, potem piją kawę, a na koniec ale zostaje łyk mleka. Ale czy to też nie jest spoko? Można oczywiście sobie tak robić, jeśli się tak lubi, to sobie można wszystko robić, oczywiście, natomiast kawiarnia nie, to jest karkołomne, bo ja muszę zacząć od mleka tak naprawdę. No, i co problem? Teraz robię? Bo to mleko musi się w tej szklance rozwarstwić. Czyli to, co ja dbam w trakcie idealnego spieniania, żeby mieć idealnie połączone mleko w całej objętości i wszędzie, żeby były mikrobąbelki, tutaj nagle muszę zrobić źle, muszę zrobić tak, żeby mieć pianę od góry, a mleko na dole. Tak naprawdę, żeby to idealnie wyszło, lepiej by było, żeby spienić mleko. Najpierw podgrzać trochę mleka, a potem spienić trochę mleka. Mhm. I to idealnie robią automaty. Każdy automat właśnie może tak zrobić, czyli
Ja muszę nalać sobie spienione mleko. Czemu tak trzęsłeś? Żeby wyrzucić trochę więcej piany. Aha. I muszę teraz poczekać, aż to idealnie spienione mleko się rozwarstwi na źle zrobione mleko. Nie? Czyli że mam pianę od góry, a samo ciepłe mleko na dole. Mhm. Więc muszę zacząć od mleka, dopiero teraz mogę myśleć o espresso, które sobie zaparzyłem już wcześniej, więc teraz sobie zaparzymy tutaj to na podwójnym, żebyś zobaczył, czy to jest może balans, który ci smakuje bardziej. A to niech się rozwarstwia. Ale to tak długo się musiałeś rozwarstwiać? Przecież jak malujesz, to cały czas miąchasz tym dzbankiem. Ale miąchasz, tam... miąchasz, jak mnie uczyłeś, to no jak tylko przestawałem, właśnie... to krzyczałeś, że mam miąchać, bo mi się rozwarstwi. Ale to się a to już stoi dobre 20 sekund, a ty mówisz, że czekamy dalej. No to o co chodzi? No bez kawy ci nie pokażę. No dobra. Czasem widać, ale... przy tym świetle nie widać. Chodzi o to, że to się przy tym świetle nie widać, to powinno być moc do tego kanału. Są tacy, którzy tak uważają. Chodzi o to, że tam musi się to całkiem rozwarstwić, nie zacząć się rozwarstwiać. To się musi naprawdę rozwarstwić, bo inaczej ta kawa nam wjedzie w tą dolną warstwę jeszcze nierozwarstwionego mleka. I wtedy... nie będzie tej dolnej kreski. Mhm. Będziesz miał od góry jasne, białą... A na dole takie kaskadowo spadające. A na dole będziesz miał tą Guinnessową kaskadę. Tak. Co też może być ładne. Może być ładne, ale już nie będzie trzech warstw. A idealne trzy warstwy właśnie po pierwsze zrobi ci każdy automat. Po drugie robi się to długo, dlatego nie lubię tej kawy, a po trzecie nie można ćwiczyć latte artów, dlatego nie lubię tej kawy. A z perspektywy człowieka pijącego, a nie parzącego, to... Nie no, w domu jak najbardziej, w domu można sobie robić takie rzeczy. Jest jeszcze aspekt kulturowy, że dzisiaj ta kawa taka trójwarstwowa, no to jest takie trochę passé, takie trochę trąci myszką już. No. Można by to jeszcze posypać cynamonem i co tam jeszcze zrobić? Na dole dać jeszcze warstwę gęstego sosu, żeby były cztery warstwy. Czyli... syrop dyniowy. Karmelowy. No dobra, a te wszystkie takie rzeczy typu spice pumpkin latte na przykład też są takie, nie? Są, no. I to gdzieś tam się przewija kulturowo. To jest temat to... na kolejny odcinek tak naprawdę, ale no tak. Ale bazą jest tam kafe latte czy latte macchiato? Generalnie kafe latte, ale może być i latte macchiato, no tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo to już jest deserek. Nie? Mhm. No dobrze. Ale czekaj, co ty teraz robisz? Tu ci zalewam podwójny espresso w 200. A, czyli taki flat white po europejsku. Flat white po europejsku to było w 150, tam gdzie piłeś cappuccino na podwójnym espresso. No to zależy, że mi mniej tego mleka, będę miał 150 w 200. No dobra, no bo ci smakowało... No bo wtedy mogę porównać. Chciałem zrobić największy błąd, czyli niedolane. Mhm. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Mm-hmm. No i tu nam się rozwarstwiło. I teraz widać, gdzie jest mleko, gdzie jest piana. Już ci mogę pokazać. Ojejku, to nie, to jest za mocne. No właśnie, no to tutaj możemy sobie teraz eksperymentować. I na wadze, gdybym ci dolał teraz mleko, to już byś wiedział trochę więcej, ile ci dolałem i czy to już jest dobre. Wróćmy do naszego tutaj rozwarstwiającego się mleka. Dalej jest za mocne. Czyli no, miałeś idealnie. Co jest z tym mlekiem? Tu tutaj widać pianę, nie? Czekaj. Ja już no, widzę, ale dobra. Nie wiem, czy aparat zobaczy. Wiesz co, szczerze to ja też nie wiem, ale chyba widzi. No i właśnie. Tam teoretycznie mamy wlać gorące espresso. Przez różnicę temperatur powinno się tam ładnie rozwarstwić. No. I taki triczek starej szkoły jest dolanie do tego espresso odrobiny wrzątku. I to ułatwia zrobić te idealne warstwy. Nie? I teraz takie delikatnie rozcieńczone espresso cieniutkim strumyczkiem sobie lejesz do tego rozwarstwionego mleka. To już za wspaniała kawa z automatu. Pysz. No i spoko. Kawiarka w środkach mlecznych. Jeszcze powinieneś zamaskować ten ślad po wlewaniu. Wziąć trochę piany na łyżeczkę. Pytałeś mnie, na co ma być przepis w tym odcinku. Ja sobie przypomniałem, na co miał być przepis w tym odcinku. Na co? Na składanie pustych kartonów po mleku.
Myślałem, że o tym będzie postscriptum. Niektórzy jeszcze tutaj biorą sobie łyżkę, a łyżka jest na tym. Teraz i tą plamkę tutaj po mleku jeszcze. No to przecież właśnie to powiedziałem. Tak? Znowu cię nie słuchałem. Znowu nie słuchałeś, mam dowód kolejny. A ty ja cię widzisz, ja cię nie słucham słuchem, ale cię słucham telepatycznie. Dobra, dobra. W ogóle ci nie wierzę już w nic. Przestanę po prostu mówić rzeczy. Nie wiem. Proszę. Ja będę tylko trzymał kamerę od teraz. Nie będzie ani pół pytania ode mnie. No dobrze, no i jest. No i jest. Już skończyłeś? Tak. No i co teraz? Składasz ten karton? Składanie kartonów jest bardzo ważne, ponieważ w dużym ruchu nie ma czasu biegać, wyrzucić śmieci. A jak sobie wrzucasz takie całe kartony do śmieci, no to masz dużo powietrza w śmieciach. A tu jest takie origami. Ja się nauczyłem od Royes, ona mówiła, że się nauczy od kogoś, czyli ja teraz nauczę cały YouTube i wszyscy będą wiedzieć. Cały YouTube? Tak jest. Okay. Najpierw otwierasz sobie te górne skrzydełka, nie? I nieważne, czy to jest karton prostokątny, czy kwadratowy, ten od góry patrząc kwadrat, tam też najłatwiej składa. Teraz to zginasz. No. Z dołem nic nie robisz. Dół zaginasz, do przodu czy do tyłu, to jest mało ważne. I teraz boki jako takie skrzydełka. I tutaj robi się taka kieszonka, do której zawijasz całą górę kartonu. I to się trzyma dzięki temu. I dzięki temu to się nie rozpada. Tutaj właśnie zakrętka czasem pomaga, czasem przeszkadza. Jak sobie to zrobisz w drugą stronę, to jest trochę inaczej. No ale zajmuje to tyle. O, takie. Tak trzeba robić. A wiesz, o co ja nie zapytałem? Mm-hmm. Nie zapytałem, jaką kawkę parzyliśmy. No. Jaką kawkę parzyliśmy? Jaką kawkę parzyć pod mleczne kawy? Takie, które pasują do mleka. Wow, no ale dobra, to co parzyliśmy dzisiaj? Parzyliśmy często. Pusta paczka. Czyli jeden z blendów. Jeden z blendów. I tu jest przypominajka od Kuby. Na od Kuby? Naszym często. Tak, bo Kuba chciał kody. I zrobiliśmy taki kod. I jak się wpisze Kuba chciał kody. Czekaj, gdzie jest przypominajka? Aha, tutaj. Napisałem sobie na paczce. Kuba chciał kupony, a nie kody. Kupony, no kupony. Kuba chciał kupony. Już bym źle powiedział. Kuba chciał kupony z polskimi znakami, ale bez spacji. I to jest kupon rabatowy, jak się kupi często. W sklepie online? W sklepie dobrapalarniakawy.pl. To wtedy na wszystkie czarne paczki 250 wskakuje kodzik 17%. Dobrze powiedziałem? Nie pomyliłem? Nie powiedziałeś, jak długo to trwa i ile osób może z tego skorzystać? To trwa jeden dzień, czyli dzień publikacji, czyli w momencie, czyli dzisiaj, bo to wszystko się dzieje dzisiaj. I oglądasz. To teraz szybciutko wchodzisz na stronę www.dobrapalarnia.pl. Trwa to tylko dzisiaj, czyli wtedy, czyli dzisiaj i pierwsze 10 osób, tak? Tak. Dobrze ci idzie ten product placement, Mateusz. Jestem z ciebie dumny, naprawdę. Wspaniale. Kuba chciał kupony. Podziękujcie Kubie oczywiście.